Szanowni, dzień dobry. Dzisiejsze spotkanie. Dwa zadania. Ja się zminimalizuję. No, pierwsze zadanie brzmi tak. Za 2 godziny do północy pozostanie 2 razy mniej czasu niż za godzinę. Która godzina jest teraz? No, to zadanie brzmi jakoś tak w strasznie zawikłany sposób, ale jak je rozwikłać, na przykład narysując sobie, to wszystko się stanie, powiedziałbym, bardzo jasne. W szczególności mamy tą metodę tworzenia takiej graficznej, rysunkowej interpretacji. No i w tej metodzie istotne jest, żeby za podstawę wybrać najmniejszą wielkość. No, można by wybrać godzinę, no ale godzina to jest liczba 1, jedna godzina, tak? To wiadomo, ile, jaka jest wartość. To, czego nie wiemy, to nie wiemy, ile czasu do północy jest teraz, od za godzinę i od za 2 godziny. No, niewątpliwie do północy najmniej czasu będzie od za 2 godziny. Także oznaczamy sobie to, tę część jako jedność, podstawową naszą jednostkę. No i teraz oczywiście od za godzinę ma być 2 razy dłużej do północy, no bo skoro za 2 godziny ma być 2 razy krócej niż za godzinę, no to za godzinę będzie 2 razy dłużej niż za 2 godziny, tak? A z drugiej strony, jak popatrzymy na to, no to od teraz za godzinę upłynie godzina i od za godzinę do za 2 godziny upłynie też godzina. W związku z tym stąd wynika, że ten odcinek, ta część to jest 1 godzina. No jeśli tak, to wszystko wiemy, tak? Dlatego, że za każdym razem to jest 1 godzina. Więc i tu jest 1 godzina, i tu jest 1 godzina. No a zarazem od teraz do północy upłyną 3 godziny. Godzina od teraz do za godzinę i 2 godziny od za godzinę do północy. Innymi słowy, jest 3 godziny przed północą, czyli godzina 21. Zadanie rozwiązane. No, kolejne zadanie brzmi tak. Mamy tutaj godzinę 18, wskazówkę minutową i godzinową. No i ile minut upłynie od godziny 18, zanim wskazówka minutowa pokryje się z godzinową po raz pierwszy. No i wynik mamy zaokrąglić do pełnej minuty. Tu ten Y na tym rysunku, no to jest właśnie ilość minut, która upłynie do nałożenia się na siebie tych wskazówek. No i teraz, jak wygląda takie rozwiązanie? No trzeba po prostu, ono, to zadanie przypomina sytuację, zadanie z policjantem i złodziejem, tak? Jak policjant gonił złodzieja, no potrzebne były prędkości, z jaką się gonią, z jaką biegną, tak? No tutaj też potrzebne są prędkości, ale my wszystko wiemy. 1 godzina na tarczy zegarowej to jest 1/12 pełnej tarczy, 1/12 360 stopni to jest 30 stopni. Wskazówka godzinowa pokonuje więc odcinek między 1 a 2 godziną, czyli 30 stopni w ciągu godziny. Porusza się zatem w takim tempie 30 stopni na godzinę, czyli pół stopnia na minutę. Wskazówka minutowa pokonuje w ciągu godziny, w ciągu 60 minut, 360 stopni, pełen obrót. W związku z tym porusza się w tempie 360 stopni na 60 minut albo 30 stopni na 5 minut, czyli 6 stopni na minutę. 5 minut to jest 1/12 godziny, tak? Pokonuje taki w ciągu odstęp pomiędzy, czy kąt pomiędzy poszczególnymi godzinami, pokonuje w ciągu 1/12 godziny, no bo cały obrót na całej tarczy pokonuje w ciągu godziny, a na całej tarczy jest rozłożonych 12 godzin. No i teraz, kiedy ten kąt równa się 180 stopni o godzinie 18 i potem wskazówka minutowa
porusza się o 5,5 stopnia na minutę szybciej od godzinowej, no bo sama porusza się 6 stopni na minutę, ale godzinowa ucieka jej z szybkością po pół stopnia na minutę. No to znaczy, że musi w jakimś tam czasie, który oznaczyliśmy Y tutaj, nadgonić z tą różnicą szybkości te 180 stopni. No stąd Y równa się, łatwo sprowadzić ten ułamek do postaci ułamka niewłaściwego i obliczyć Y, i stąd dzieląc przez 11 drugich, czyli mnożąc przez odwrotność, przez 2 jedenaste, stąd Y to będzie 32 i 8 jedenastych minuty. No i proszono nas o zaokrąglenie tego wyniku, tak? Proszono nas o zaokrąglenie tego wyniku. No 8 jedenastych, ten ułamek jest bliższy jedynce niż 0. W związku z tym zaokrąglamy go do jedynki. Stąd będzie 32 i 8 jedenastych, to będzie 32 i plus zaokrąglenia jeszcze 1 minuta, czyli 33 minuty. No i tak wyglądały zadania, które żeśmy dzisiaj rozwiązali. Tym razem, razem z powtórzeniem zadania z ostatniej lekcji, to były trzy zadania, ale dwa nowe. Dziękuję bardzo.